W głębi Andów ukrywa się jedna z najbardziej fascynujących i tajemniczych jaskiń na świecie. Jej nazwa to Cueva de los Tayos, co oznacza jaskinia ptaków olejowych. Niektórzy twierdzą, że ta jaskinia zapisuje starożytną historię, która miała miejsce na Ziemi i sięga 250 tysięcy lat wstecz. Nawet dziś Cueva de los Tayos pozostaje obsesją wielu odkrywców, którzy szukają w jej wnętrzu odpowiedzi na tajemnicę, która otacza kolosalne kamienne bloki tworzące ściany i sufity jaskini. W tym filmie odkryjemy, co kryje się w Cueva de los Tayos i dlaczego zainteresowała nawet astronautę, który jako pierwszy stanął na Księżycu. Legendarne są już wielkie megalityczne bloki kamienne, wypolerowane i wycięte z laserową precyzją, które tworzą niektóre z pomieszczeń jaskini, oraz tajemnicze metalowe płyty z ideograficznymi napisami. Najlepsze dowody na istnienie tajemniczych metalowych płyt pochodzą od włoskiego salezjanina Carlosa Crespi, który badał ten teren w latach 40. ubiegłego wieku i nabył od Indian Shuar niektóre z przedmiotów, które podobno zostały wyciągnięte z jaskini. Różne przedmioty zostały podarowane ojcu Crespi w podziękowaniu przez członków społeczności Shuar i są przechowywane w prywatnym Muzeum Carlosa Crespi w Cuenca. Pozostało tylko kilka zdjęć i filmów tych obiektów, ponieważ większość z nich została sprzedana, a inne skradzione po pożarze w 1962 roku. Po pożarze w muzeum nie pozostało nic, nawet przedmioty ceramiczne, które z pewnością przetrwałyby pożar. Od jego śmierci w 1982 roku nic więcej nie wiadomo o płytach, jedynie o spowiedzi i ograniczonej ilości pism i obrazów Crespiego, na których można go zobaczyć razem z obiektami. Wszystko jednak zaczęło się od podróży argentyńskiego grotołaza pochodzenia węgierskiego, Juana Morica, który twierdził, że znalazł w głębi jaskini Cueva de los Tayos Comore, w której znajdowały się metalowe płyty z wyrytymi znakami, które wyglądały jak historia ludzkości. Moritz opisał swoje odkrycie w liście do ekwadorskiego prezydenta w 1969 roku i zaproponował, aby rząd objął opieką jaskinię i jej skarby. Moritz twierdził również, że jaskinia była częścią ogromnej sieci podziemnych tuneli, które łączyły Ekwador z innymi krajami Ameryki Południowej. Oświadczenie Morica wywołało zainteresowanie wielu ludzi, w tym szwajcarskiego pisarza Ericha von Danikena, który był znanym propagatorem teorii o starożytnych astronautach. Von Daniken spotkał się z Moriczem w 1972 roku i twierdził, że zobaczył w jaskini metalowe płyty z hieroglifami i rzeźby przedstawiające ludzi i zwierzęta. Von Daniken opublikował swoje relacje w książce Złota Biblioteka Bogów, która stała się bestsellerem i rozpowszechniła legendę o Cueva de los Tayos na całym świecie. W 1976 roku rząd Ekwadoru i Wielkiej Brytanii sfinansował wielką ekspedycję do jaskini Cueva de los Tayos, w której wzięło udział kilkadziesiąt osób, w tym naukowcy i wojskowi. Jednym z nich był Neil Armstrong, astronauta, który jako pierwszy stanął na Księżycu. Armstrong był zaproszony przez brytyjskiego grotołaza Stanleya Halle, który był liderem ekspedycji. Armstrong był zafascynowany jaskinią i chciał zobaczyć, czy Moritz i von Daniken mówili prawdę. Ekspedycja trwała 3 tygodnie i była szeroko relacjonowana przez media. Eksploratorzy zbadali jaskinię i dokonali wielu pomiarów i obserwacji. Znaleźli wiele interesujących formacji skalnych, kości zwierzęcych i artefaktów ludzkich, takich jak ceramika, narzędzia i ozdoby. Nie znaleźli jednak żadnych metalowych płyt ani rzeźb, o których mówili Moritz i von Daniken. Moritz nie uczestniczył w ekspedycji i twierdził, że nie pokazał prawdziwego wejścia do komory ze skarbami, ponieważ nie ufał nikomu. Czy to oznacza, że Moritz i von Daniken kłamali? Czy może istnieje inna jaskinia lub wejście, które skrywa tajemnicze płyty i rzeźby? Czy to możliwe, że jaskinia Cueva de los Tayos jest częścią większej sieci podziemnych tuneli, które nie zostały jeszcze odkryte? Czy to prawda, że jaskinia była miejscem kultu dla starożytnych ludów, którzy mieli kontakt z istotami z innej planety? Te pytania pozostają bez odpowiedzi i nadal pobudzają wyobraźnię wielu ludzi. Jaskinia Cueva de los Tayos jest jednym z najbardziej niezwykłych i tajemniczych miejsc na Ziemi. Jej piękno i zagadka przyciągają zarówno poszukiwaczy przygód, jak i naukowców. Może kiedyś jej tajemnica ujrzy światło dzienne.